Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Fatalną serię będą chcieli w sobotę przełamać w Ekstraklasie wrocławscy koszykarze. Śląsk przegrał już 11 kolejnych meczów w TBL. Ostatnio uległ w Starogardzie Polfarmie. W środę wrocławianie próbowali odbudować się w orbicie meczem w Pucharze Europy. Lepszy niestety rywal ze Szwecji. Tym razem do stolicy Dolnego Śląska przyjedzie Siarka Tarnobrzeg. To 14. drużyna ligi. Na wyjeździe wygrała tylko raz, ale w spotkaniu ze Śląskiem będzie i tak faworytem. Początek meczu w sobotę o 19 w hali Orbita. W niedzielę natomiast Śląsk zagra z Legią. Konfrontacje wojskowych zawsze dostarczały wielkich emocji. W weekend koszykarskie starcie w legendarnej Kosynierce. Rezerwy Śląska i pierwsza drużyna Legii Warszawa zagrają o punkty zaplecze Ekstraklasy. Stołeczny zespół zajmuje trzecie miejsce i do Wrocławia przyjedzie po 2 punkty. Początek meczu w niedzielę o 17. Drugie, kolejne spotkanie we własnej hali rozegrają zawodnicy WKK. W meczu drugiej ligi podejmą Sudety Jelenia Góra. W tym tygodniu wrocławscy koszykarze minimalnie przegrali z Sokołem Międzychód. Teraz chcą zadowolić swoich fanów i pokonać lokalnego rywala. Szansa na to spora, choć na doświadczoną ekipę z Jeleniej Góry na pewno trzeba uważać. Mecz w sobotę od 13 w hali WF-u przy Paderewskiego. Jednym z hitów weekendu na koszykarskich parkietach w całym kraju będzie spotkanie zawodniczek Ślązy Wrocław i Basketu Gdynia. O punkty Ekstraklasy obie drużyny powalczą w hali WF-u przy Stadionie Olimpijskim. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli i mają po 24 punkty. Zwycięzca znacząco przybliży się do lepszej pozycji przed fazą play-off. Na gdynianki trzeba uważać, bo basket może pochwalić się większą liczbą zwycięstw na wyjeździe niż we własnej hali. Początek meczu w sobotę o 17. Wielkie granie w squasha w Redeco we Wrocławiu. Trwa turniej zaliczany do kategorii A, czyli z udziałem najlepszych zawodników w kraju. Suzuki Germas Redeco Open 2016 to 3 dni walki, wielkie mecze i fantastyczne nagrody, a wszystko w obiekcie przy Strzegomskiej. W sobotę start od 10, rozgrywki dla przegranych w eliminacjach, od 11 turniej Open, a od 13 turniej damski. Najlepsi zakwalifikują się do niedzielnych gier, które już od 10. Kończymy szermierką. Będzie się działo. Plansze szermiercze w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Kolejny raz w tym miejscu odbędzie się 6. ogólnopolski turniej szermierczy młodzików i dzieci w Szpadzie i we Florecie. Impreza w sobotę i niedzielę. Podczas weekendu można będzie zobaczyć w akcji adeptów szermierki z całego kraju. Najmłodsi wrocławianie będą mogli spróbować również swoich sił w tej dyscyplinie sportu. Dzień ze Szpadą trwać będzie w sobotę od 11 do 19, natomiast w niedzielę od 11 do 16. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.